Siemanko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie w odcinku Let's Playa z Farming Simulator 2013. Dzisiaj sobie pogramy na mapie Land of. Jest to dosyć duża mapa z małymi i dużymi polami, co myślę, że jest bardzo spoko. No tutaj jak widzicie ciekawy teren w miarę, myślę. Farmy też takie ładne, dopracowane. Nie wiem ile się będzie, szczerze mówiąc, ładować, bo bywa to różnie. Więc ja zrobię cięcie i za chwilę widzimy się na mapce. No cześć, witam z powrotem. Jesteśmy. A więc tak, tutaj jest ciemniczek, który na początek dostałem. Zresztą nie będę pokazywał farmy, bo sami zobaczycie, a to jest dosyć nudne, więc ogarniamy, że tak powiem. Tutaj jest nasz ładowacz. A to nie pytajcie, co tu się stało. Tutaj, no, te maszyny, co tu widzicie, myślę, że znacie. Ciągniczek, nasz case. Gdzie on jedzie, tego nie wiem. To jest pole do koszenia. O, jestem tu akurat kombajnem. A więc tak, odpalamy sobie go na Y. Rozkładamy, pięknie się prezentuje, że aż miło. Ogólnie pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Tak, zasiałem w szklarni zboża małym siewnikiem i Ursusem, także nie wiem po co ja to mówię, ale nieważne. Odpalamy i jedziemy. Dosyć ładnie sypie, myślę, więc jest spoko. Pole jest takie średnie. Aha, i nawiązując do odcinków na kanale, to wiem, że była przerwa, wiem, że wystąpiły jakby błędy z nagrywaniem, że nie nagrywałem, ale było to spowodowane zmianą systemu. Mam teraz Windows 7 Ultimate. Podać dobre do gier, tak się. Siemaneczko, kontynuujemy dalej koszenie. Była przerwa, bo mi wbili na pokój, ale już jest wszystko ok, także kosimy dalej. Damy sobie gię, podniesiemy do góry. Elegancka kamera z kabiny. Teraz już. Nie, no kurde, coś mi się odbija. Włączymy elegancko tutaj nasze koguty. Mapa jest ogólnie zarąbista, bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o takie większe mapy, ma taki zarąbisty teren. Okej. Włączymy. Jeden V. Albo w sumie na dwójeczce pojedziemy. Realistyczny ten kombajn, nie można powiedzieć. Fajnie im wyszedł ten dodatek tytanium. Moim zdaniem spoko. Aha, jeszcze jedno ważne info. Po tym odcinku bardzo możliwe, że się pojawi następny odcinek z multiplayer na tej mapie, ponieważ mam już kolegę, który by ze mną pograł na tej mapie, więc pewnie będziemy z tego nagrywać, z tej mapy na multi. Myślę, że to będzie fajny pomysł. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzu, no i subujcie, żeby widzieć ten następny odcinek. Tymczasem jedziemy. Ja będę musiał skombinować sobie jakąś przyczepkę. Bo nie wiem za bardzo, skąd tutaj wziąć takowej. Ale no nie ma co, trochę kasy z tego będzie. W sumie to ja kasy mam dużo, ale zawsze się przyda. Od tego naprawdę nic mi się nie stanie.
mamy z kominy trochę, bo z tego to się nudzi, także patrzcie, tu wnętrz bogaty, bogaty jak w Bisonie prawie. Żartuję. Zewnątrz tak wygląda, ładnie się prezentuje na dwóch kołach bliźniaczych. To się mówi profesjonalnie, tu komputerek, nie komputerek. Boże, też się fajnie tutaj sypie, to jest wielki plusek dla mnie, jeśli chodzi o grafikę. Nie, spoko, spoko, spoko. Nie wiem, czy ja bym tu nie dał pomocnika, a sam bym nie poleciał po tą przyczepę. Ale to jeszcze zobaczymy, jak on będzie jeździł, bo te zmieniły tam... Zostały te, tam z tyłu te szklarnie, to wszystko to on pewnie nie ogarnia, tak żeby wykręcić. Więc lepiej my się tym zajmijmy. Wow, opuściłem przecież. Okej, teraz proszę. Sorry, jak będą takie przerwy, ale ogólnie jest dużo osób teraz u mnie na chacie, więc czasami mogą wbijać, jakby co, to po prostu będzie cięcie i tyle. No. Ale to nieważne. Cieszymy się rozgrywką, która jest taka emocjonująca, strasznie, że naprawdę. Nie no, no, w nocy tak fajnie wygląda, możemy jeszcze światło w sumie, albo nie, bo to są tylko, no, te będą fajne. No, pozgasimy je. Ładnie widać, bo z światłami to jest tak dziwnie moim zdaniem. W ogóle tu noc jest taka jasna jakaś, nie ogarniam tego. Może dlatego, bo to jest w Italii. We Włoszech w sumie bardziej, no w sumie to nie wychodzi. Nie wiem, czy mi się uda fajnie zmontować ten filmik tak, jak bym chciał, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie ok. Już prawie 100%. To wjechałbym tym kombajnem tam. Nie wiem, w sumie. To jest trochę głupi pomysł. No ale ja z tego słynę, głupie pomysły to moja specjalność, tak? Także się proszę tu nie martwić. Mam 100%. Nice, nice, nice. Rurę rozkładamy. Aha, o. W sumie tam mam drugi kombajn, też go mogę użyć, ale ja chciałem ten wytestować, to są chyba jego pierwsze żniwa, albo drugie, bo w sumie jeszcze rzepak był, ale to nieważne. Jak jeszcze mam, o to jest spoko, moim zdaniem, jeszcze takie koła, co jeszcze mam, to mam, klasa mam, to mam, Ursusa mam. Też fajne, to ma. To w sumie, a to jest daleko. To może weźmiemy, bo tak. Okej. Jakąś przyczepkę się skombinuje na szybko. O, jasne. Mam nadzieję, że jakoś wyjdzie w sumie fajnie ten filmik. Ale muszę się nauczyć. Jeszcze trochę takich lepszych filmików, jak robić je. Wow, okej, okay, jedziemy. Aha, no i info, jakbyście na przykład mieli na kanale właśnie jakiś taki film, taki ogarnięty, bo niektóre to naprawdę są dziwne. Nie wiadomo z nich nic, więc jakbyście mieli taki ogarnięty filmik, nie wiem jak to nazwać, vlog, nie wiem, poradnik o jak tworzyć takie dobre filmy, najlepiej w Camtasia Studio, no to no to spoko, chętnie bym oglądał. Okej, sypie, elegancko, ja wyłączę, bo to w sumie nie będzie potrzebne. Sypanie też takie realistyczne, nie ma co. Fajnie, fajnie się to prezentuje. Nie narzekajmy. Jemy do kombajnu, włączamy.
internecie, że to chyba był gdzieś na filmiku Nitra w śmiesznych rozmowach. Coś tam o MacDrive'ie i powiem wam ostatnio, że no nie wiem co się stało, tak? Byłem właśnie z tym kolegą, aka kuzynem w McDonaldzie. No i patrzymy MacDrive, no to sobie myślimy, bo on też taki jest, taki mądry, taki ja. A to sobie myślimy, no to ci pójdziemy do MacDrive'a na nogach, nie? Zauważyliśmy, że tam jest kamera w środku, no to idziemy do tego MacDrive'a, wchodzimy. Znaczy nie do MacDrive'a, tylko ścieżką. Koleś się tak na mnie patrzy. Mindfuck jak czul, ale dalej się patrzy. On się nic nie pytał, tylko my mu pomachaliśmy, bo teraz spaliłem w sumie to trochę. Pomachaliśmy mu. I się tak popatrzył dziwnie. Co się okazało? Ktoś pracuje w Polsce i ma imię Ruben. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, co to jest, ale się zdziwiłem. Nie wiem, czy jego wykupili z jakiegoś kraju, jakiegoś murzyna. W sumie to nie był murzyn, ale. Ale pozdrawiam Ruben. Ogólnie się rzucaliśmy jeszcze jabłkiem w McDonaldzie, a tutaj. Nieważne. No, tak przez McDonalda przechodzimy na pola w Italii, gdzie będą dostarczane zboża do McDonalda. Alfa była. Fuck yeah! Po prostu jestem genialny. Powinienem fabuły do gier wymyślać, nie? Było trochę głupio, no. Oczywiście, żeby ktoś nie myślał, nie jestem wcale gruby, ja ważę jakieś, nie wiem, ile ja ważę, 52 kilo, także nie jestem grubosy, już ciągle kradą o McDonaldzie, nie dziękuję za danie, wiesz. Ogólnie, ja tu przecież mogę dać pracownika, a ja sobie wezmę już mam praskę. Ta może by była dobra. No to nie muszę kupić, to jeszcze w sumie jest tańsza. I pojedziemy to belować. Od czasu do czasu będę musiał patrzeć, jak tam pracownik, ponieważ są właśnie te budynki, więc może tutaj gdzieś zaczepić, ale myślę, że spoko będzie. Jakby ktoś chciał link do mapy dopisać w komentarzu, to chętnie podam link do mapy, co pobierzecie, możecie popykać, bardzo fajna, polecam, zobaczcie. Uluju. Nie widziałem, że tak mi skakać. Kupiłem ten kombajn, dlatego, żeby w tej szklarni pasić, ale widzę, że jest za wysoko. Za wysoki jest, jak na tą szklarnię. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to wow, wyniknie. Szybkie to strasznie. Tym będzie dziwnie prasować. Będę musiał to przepiąć do jakiegoś innego ciągnika. Dobra, trójeczkę ofensywną sobie włączymy. Taki screen piękny by się tu. W następnym odcinku, jak nie będzie nam mówić.
się idiota zatrzyma, wiedziałem to, ja to widziałem z tym jasno, więc jestem w rozbitą macie. Zwolnimy sobie go i przejedziemy te jeden czy dwa paski sami. Ostatnio w ogóle mnie kusi strasznie, żeby zrobić filmik z sianokosów, tylko takich polskich. To było fajnie. Moim zdaniem fajny pomysł, nie ma co. Dobra, jedź. Ja biorę traktor i podjeżdżam już. Dobra, on już stoi. Sygnały wstrzymy, żeby nie było. Że się wszystko nagrywa, bo już jest dosyć późno, chętnie żeby się położył. Dobra, sypię. Tu jeszcze pokażę wam z bliska, jak wygląda to sypanie. Moim zdaniem bardzo ładnie, realistycznie. No, pewnie już wiecie, jeśli graliście na dodatku, ale jak ktoś nie grał, no to mówię.
pięknym kombajnie się pożegnamy. A więc na razie, cześć, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Siema.